Słychać? Mm. Mama, guzik mi się oderwał. Ty musisz przyszyć dzisiaj. Mama przyszyje. Kryzys twórczy. To jest kokieteria, to nie jest kryzys twórczy, ale to się okaże. Więc jest Warszawa i jest moje w niej mieszkanie i pani sprzątaczka u mnie z Ukrainy. Odkurzacz wyje i ja też. Pusto dziś w tym rudnickim łbie. Nie wiem, o czym pisać, nie mam pomysłu. I nagle cicho odkurzacz milknie. Ona, widząc pusty ekran. Co? Nie idzie? No nie idzie. Nic. I znowu odkurzacz. I zaraz odkurzacz znowu milknie i ona... I? Jest coś? Nic, kurwa. I znowu odkurzacz. A teraz dzwonek, listonosz. Zachodzi, kiedy coś dla mnie ma. Kawą go częstuje. Co, nie idzie dziś? Pyta, widząc pusty ekran. Nie idzie. A pani robi przerwę. I teraz jest tak, że oni siedzą razem w kuchni, ja w pokoju, przy pustym ekranie. A on ją pyta, sprzątaczkę, skąd jest? Ze Lwowa jest. A, ze Lwowa też moi rodzice. Pwa. I już o tym, o tamtym, już jak dwa liście, które w ten sam kąt zamiotła jedna. Miotła. Jak miałem 10 lat, łaskawa pani, to mama wysłała mnie do sklepu po kartofle. W takim niewielkim mieście, na Śląsku to było. I jak przyszła moja kolej, to powiedziałem 2 kilo kartofli. Sprzedawczyni mi waży, a ktoś z kolejki mówi, tak niby do siebie, ziemniaków. Mówi się ziemniaków, nie kartofli. Aż się czerwony zrobiłem. Bo w tym mieście to jak w tyglu, proszę pani. Repatrianci ze wschodu, po niemieccy autochtoni i napływowi robotnicy. No to poprawiłem się i powiedziałem ziemniaków. A ktoś inny z kolejki powiedział kartofli. Mów tak, jak powiedziałeś. No to znowu się poprawiłem, powiedziałem kartofli. A ktoś inny ziemniaków, inny kartofli. No i zaczęło się. Wyzywać na siebie zaczęli, do oczu skakać, aż sprzedawczyni weszła na ladę i krzyknęła, żeby się zamknęli wszyscy, bo kłócić się nie ma o co. Dałam mu kilo kartofli i kilo ziemniaków. I tak to śmiechem rozbroiła bombę, która rozerwać mogła całe miasto. Zamieszki przeniosłyby się na ulicę i doszłoby do tych, jak to się mówi, no, tych eskalacji. No i teraz tak, łaskawa. Na drugi dzień w szkole co chwilę słyszę kartofel, kartofel. I to wystarczyło. Do końca szkoły podstawowej byłem kartoflem. Takie życie jak kartofel to nic przyjemnego, pani mi wierzy. W ostatniej klasie, w 8, zakochałem się. Ale tak, że pasowaliśmy do siebie jak... Jak kartofel do ziemniaków. Ja nieśmiały, ona jeszcze bardziej wstydliwi oboje, także kiedyś pojechaliśmy na wycieczkę klasową do Warszawy. Autobus staje pod pałacem, wysiadamy, wszyscy patrzą się do góry, tylko ja nie, bo cały czas na nią, na stolicę mojego serca. A potem w łazienkach zostaliśmy w tyle. Ona podniosła jakiś patyk, a ja chwyciłem za drugi jego koniec i tak żeśmy szli i połączeni, bo wstydziliśmy się chwycić za ręce. I nagle klasa się odwraca i wszyscy krzyczą chórem, bo się umówili, krzyczą kartofel i stonka, zeżre was Biedronka. No i co tu? I jak tu dalej być Romeo i być Julią, kiedy tak wyśmiewają i depczą? W szkole zaczęliśmy się omijać, a potem nasze drogi się rozeszły. Wie pani, że ja do dzisiaj nie jem ziemniaków. A ja do dziś nie mogę patrzeć na mak. Jak miałam 10 lat, łaskawy panie, pojechałam na wieś do babci. No i babcia kazała mi nakarmić gęsi, jakąś tam lebiodą. Ale mi się ich żal zrobiło, że to samo ciągle jedzą, a mak był w garnku, w sieni. A mak przecie lepszy.
No to dałam im tego maku i zjadły go tyle, że zaraz padły. Posunęły się. Babcia wychodzi na podwórko, a one leżą, a akurat kukuraźnik latał. Rozpylał coś tam na owady. I babcia myślała, że jej gęsi potruły się z tego. I wygrażać zaczęła pilotowi i kląć, że truciznę rozrzuca. A ona jeść nie ma co, biedni my byli spukani jak... Jak muszla glozetowa. No, jakoś tak. No. Ależ pan mściwy. No i teraz co z tymi gęsiami? Jak nic już takie potrute. No to skubać je zaczęła. Nabierze tyle przynajmniej z nich. A potem wzięła i wrzuciła je do gnojówki. No, bo co zrobić z tym? A w tej gnojówce to się one, proszę pana, ocknęły, obudziły i jakoś się wytaplały z niej. Wytaplały i takie trochę jak pijane poszły do stawu obok. Zawsze tam chodziły. No i jak weszły do tej wody, to się potopiły. Dlaczego? No jak to dlaczego? No bo skubane, piór za mało miały. Listonosz pożegnał się i wyszedł. Po chwili wrócił i zapytał... A nie obudziły się, kiedy je skubała? To niemożliwe. Na co ona, włączając odkurzacz i krzycząc prawie... No, możliwe. Jakby się obudziły, to baba przecież nie wrzuciłaby je do gnojówki, co pan? Odkurzacz wyje i nagle cicho milknie ten odkurzacz i ona... No i jak? Jest coś? Jest. Można bić brawa.